normalnie. Wstaję rano, oglądam zachód, wschód słońca. Z reguły wstaję rano około 4:30. Ciekawa historia na temat tego miejsca, to Marcin, możesz przybliżyć? Tu mamy cmentarz po lewej stronie i jakiś czas temu, w 2015 roku, jakiś Chińczyk kupił tu ziemię. I pomagasz całej rodzinie, która mieszka tutaj u ciebie, można powiedzieć. Dajesz im mieszkanie, dajesz im dom, pomagasz im. Prąd, wodę, rachunki. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy. Piotr Poloprzywarski, prosto z Vanuatu. Dzisiaj ze mną jest Marcin Polak, który mieszka tutaj na wyspie i z racji, że ostatnio poruszałem ten temat na poprzednich vlogach, dzisiaj Marcin odpowie na kilka waszych oraz moich pytań, tak więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj jest niedziela, czyli dzień wolny. Lokalnie sobie tutaj odpoczywają na plaży mnóstwo osób. A ta plaża jest w centrum miasta. Dokładnie, w centrum miasta. Chciałem w ogóle powiedzieć, żeby nie tracić tego pięknego dnia, my też pojedziemy na plażę, ale niestety zachmurzyło się dosłownie, słuchajcie, w minutę, bo przed chwilą była piękna pogoda, ale musicie wierzyć mi na słowo. A patrz, jak deszcz idzie. A tam, słuchajcie, już sobie z drugiej strony pada. Miejmy nadzieję, że nas to ominie i za chwilę zaczynamy rozmowę. O, już pada. Jesteśmy na dzielnicy, to nazywa się Pango. To jest piękna plaża o nazwie Breakas, od złamywania fal, ponieważ tutaj jest to jeden z najlepszych chyba spotów surfingowych. Dzisiaj fale są całkiem niezłe. Dla początkujących naprawdę spoko, malutkie spociki niedaleko od plaży. Dodatkowo, słuchajcie, piękna, piaszczysta plaża. Już wam pokazuję, żebyście uwierzyli mi na słowo. Sporo lokalców, dzieciaczki biegające po plaży, nic się niczym nie stresuje. Wchodzimy do wody i za chwilę rozmowa z Marcinem. Moi drodzy, będziemy sobie pomału jechać tutaj przed siebie, zwiedzać okoliczne plaże, no i rozmawiać tutaj z Marcinem. Tak, aby w skrócie wam przybliżyć, Marcin jest Polakiem, który zamieszkał na Vanuatu. I z tego, co nam wiadomo, jest jedynym Polakiem mieszkającym tak, można powiedzieć, na stałe. Jest osobą, która kupiła tutaj po prostu nieruchomość. Nie jest osobą, która tutaj na przykład przyjechała, powiedzmy, do pracy w formie, nie wiem, na przykład pracownika ONZ-u, który gdzieś tam został ulokowany. Wiesz, o co mi chodzi, że mogą być tacy Polacy, na przykład, których firma wysłała na przykład na pół roku, rok tutaj na jakiś kontrakt. Tak. Więc Marcin jest po prostu osobą, która zamieszkała na Vanuatu, mieszka też na co dzień, można powiedzieć, mieszkał w Australii. Można powiedzieć, mieszkam, staram się być pół na pół, 6 miesięcy, około 6 miesięcy w Australii i 6 miesięcy tutaj na Vanuatu. No i ja sobie pozwoliłem tutaj zapisać kilka pytań, które mnie najbardziej nurtują, tak więc będziemy pytać, dlaczego postanowiłeś zamieszkać tutaj na Vanuatu? Słuchaj, Piotr, przyjechałem na wakacje tutaj kilka lat temu, nie wiem, w 2016 roku po raz pierwszy i po prostu zakochałem się w ludziach, którzy tu mieszkają, w przyrodzie, w stylu życia, jaki tutaj jest i w tym, że nie ma pośpiechu, że jest wszystko powoli, jak się coś stanie, to się stanie, jak się nie stanie, to nie stanie. Trzeba być przygotowanym po prostu na wszystko. Czyli jest totalny luz. Totalny luz mi się tu spodobał. I to, że telefon też nie działał wtedy, miało też ogromny wpływ na pewno na to, bo wtedy dużo pracowałem i nie miałem, byłem zajęty cały dzień, a tu przyjechałem, byłem odcięty od świata i spodobało mi się to bardzo i dzięki Bogu mam fajną żonę, która pozwala mi robić takie cyrki, jak kupować domy na środku oceanu, nie? Bo to też nie zawsze nie wszyscy, tak, nie wszyscy są na to gotowi. Tak. Tak więc trzeba też powiedzieć, że Vanuatu nie jest turystyczną destynacją, nie jest skomercjalizowane
jeszcze w żaden sposób, miejmy nadzieję, że nie będzie, bo Vanuatu oddalone jest mniej więcej 3 godziny od Australii, 3 godziny od Nowej Zelandii. To są najbliższe, można powiedzieć, turystyczne destynacje albo destynacje, gdzie jest nieco więcej ludzi, a reszta wkoło to po prostu kolejne wyspy Pacyfiku. I teraz kolejne pytanie, chyba też ważne. Czym zajmowałeś się w Australii? Jeżeli nie chcesz mówić, spoko. Jasne, nie, ja byłem w Australii firmę, która zajmowała się przez bardzo długi okres, ponad półtorej dekady, brakuje mi tego słowa po polsku, maintenance. Tak jakbym opiekował się szpitalem. Jakikolwiek problem, to ludzie dzwonili. Ale było takie w formie budowlanej. Takiej... Tak, zajmowaliśmy się wszystkim. Od trawy na zewnątrz, po toalety, po sale operacyjne, po rozbudowę szpitali, po jakieś tam, wiesz, poszerzanie skrzydeł, remonty łazienek. No i codzienna obsługa szpitala, która no po prostu, jeżeli ktoś tym nie siedzi w szpitalu, to nie wie, ile rzeczy trzeba po prostu zrobić, żeby szpital mógł funkcjonować. I tak od zaplecza miałem firmę, która to wszystko robiła. Sprzedałem tą firmę 6 lat temu, otworzyłem nową firmę i zajmujemy się w tym momencie tylko sprzątaniem w szpitalach. To jest to, co robimy na pełen etat. Zajmujemy się po prostu sprzątaniem w szpitalach. No i teraz ważne pytanie, myślę, które interesuje każdego słuchacza w dniu dzisiejszym. Czy Vanuatu jest drogą destynacją, czy tanią destynacją? Według mnie, jako ja jestem turystą, przyjechałem tutaj niecały tydzień temu i no po pierwsze, tutaj ciężko się dostać, jest drogo i czasami ludzie myślą, że a gdzieś tam na końcu świata, na jakiejś wysepce, to będzie tanio, no bo tu nic nie ma, a finalnie okazuje się, że tutaj jest nie najtaniej. To prawda, Piotr. Musisz doliczyć, tak jak sam zauważyłeś, odległość jest po prostu duża i do wszystkich tych cen, które tutaj mamy, które masz u siebie, czy w Australii najbliżej, czy w Nowej Zelandii, no po prostu musisz dopisać transport, podatek i takie rzeczy, dlatego też te produkty są droższe niż gdzie indziej. To... Bo mi też się wydawało właśnie, że tu jest drożej w Nowej Zelandii i drożej w Australii, tak. Bo najprawdopodobniej te produkty, które są właśnie tam, płyną jeszcze tak tutaj, jest, więc trzeba doliczyć tak koszt transportu plus pewnie jeszcze jakieś podatki. Zatem no, Vanuatu nie jest najtańszym miejscem na... Ale Piotrze, też muszę Tobie powiedzieć, że ja uważam osobiście, tak, że Vanuatu jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie jeżeli masz miejsce, masz swoją ziemię, to nie potrzebujesz pieniędzy, żeby żyć. Czyli wtedy będzie tanio. Wtedy będzie tanie, jeżeli zrobisz sobie ogród. Ziemia tu jest bardzo żyzna, wulkaniczna. Tu się mocniej mochnie łopatą i ziemia, wiesz, świeża woda wylatuje z podziemi. Dlatego też mamy tutaj tak zielono. I naprawdę, wiesz, trzy ryby. Wiem, że ty akurat nie lubisz seafood, ale... Tutaj jest wszystko. Po prostu mogę iść przed dom, wziąć wędkę czy kuszę i upolować sobie kolację sam. Czy możemy iść tak, jak wczoraj byliśmy na górce. Tak, kraby. Kraby, które normalnie w restauracji kosztują po 200-300 dolarów, tu no, latają po ulicy. Tak, nie? Dosłownie, ja dzisiaj też widziałem na podwórku, przebiegał mi pod nogami, tak więc no, pod tym względem, tak jak mówisz, można być samowystarczalnym, mieszkają sobie tu na Vanuatu, mając mały ogródek, kawałek ziemi. Widziałeś, ile tam było bananów, papai, tak. Wczoraj byliśmy, to nas się marnowało, nie? Ananasy. No, po prostu mamy tu tyle owoców, że nie da się tego przerobić. Nie da się przerobić tego, tak. Znaczy, wracamy już tutaj pomału. Tutaj klasycznie impreza, skoki do wody, do rzeki. A tutaj wcześniej Marcin mi opowiadał, że w jeden dzień tutaj się myją, drugi dzień myją samochód, trzeci piorą, dzień piorą, a później skaczą do tej wody. Więc tutaj widać, że nikt się niczym nie przejmuje. Pogoda troszkę bym powiedział w kratkę. I my zaraz pomału będziemy wjeżdżali tam, gdzie mieszka Marcin. I tutaj bardzo ciekawa historia na temat tego miejsca. To Marcin, możesz przybliżyć? Tu mamy cmentarz po lewej stronie.
jakiś czas temu, w 2015 roku, jakiś Chińczyk kupił tu ziemię i zaczął budować hotel. Mieszkańcy lokalni byli bardzo zdziwieni i trochę przeciwko temu, żeby przy szpitalu budować, przy cmentarzu budować hotel. No ale nic nie mogli zrobić, ale co się stało? Facet przed ukończeniem samej budowy sam spadł z dachu. Także czarna magia załatwiła chyba sama sprawę na Wanuatu i rachunki zostały wyrównane. I nie ma hotelu. Nie ma hotelu i nie ma pana Chińczyka. Żona do dzisiaj nie może sprzedać tego hotelu. Pewnie jest tylko kłopotem dla nich. Tak to się skończyła sytuacja. Tak, moi drodzy, pamiętajcie, nie budujcie hoteli przy cmentarzu na Wanuatu. My tu mamy też taką ciekawą plażę, bo tam u Marcina plaża jest biały piach, a tutaj jest czarny, ponieważ jest to ziemia wulkaniczna. I plaża jest czarna, ale jadąc dosłownie kawałek dalej, 2-3 chyba kilometry, będziecie mieli piękny, biały piasek. Dajcie, wszyscy, słuchajcie, biwakują właśnie z racji tego, że jest niedziela. Wróciliśmy na chatę. Zdałem sobie sprawę, że Vanuatu jest tak fotogenicznym miejscem, że gdziekolwiek nie wyciągniecie aparatu, nie zrobicie foty, zawsze wychodzi pięknie. Ja idę na chwilkę z psami, słuchajcie, na... Patrzcie, jakie czorty. Idziemy na plażę klasycznie zobaczyć, ile jest osób dzisiaj na plaży. O kurcze, nikogo nie ma. Nie spodziewałem się. Ja tak naprawdę, słuchajcie, ta plaża jest zawsze pusta. Nigdy nikogo nie ma. Leci samolot, ląduje tutaj na lotnisku międzynarodowym. 3 loty dziennie z reguły tutaj lądują, 3-4 plus minus z Australii, z Australii, z chyba Sydney i z Brisbane. Leci również z Auckland, z Nowej Zelandii oraz z te pobliskich wysp. Z tego co mi wiadomo, to z wysp Salomona i chyba jeszcze z Nowej Kaledonii. Kurczę, jak tu jest pięknie, moi drodzy. Za sekundkę wracamy do wywiadu, tylko sobie wskoczę do wody. No i moi drodzy, jesteśmy w pięknej scenerii, za nami ocean, za chwilę zachód słońca. I jeszcze oczywiście kilka pytań do Marcina. Zatem opowiedz mi oraz widzom, jak wygląda twój taki zwykły, typowy dzień tutaj na wyspie? A jak widzisz, Piotrek, dużo roboty, sam przed chwilą wołasz mnie od paru minut na ten wywiad, a ciągle mam coś do zrobienia. Sorry, przepraszam za to. Słuchaj, no ręce są pełne roboty, no bo też przez dużą odległość i to, że jest mało ludzi tutaj, jesteś znany też na siebie. I jak sam zauważyłeś, też wiele rzeczy trzeba robić samemu, a dzień wygląda... Normalnie, wstaję rano, oglądam zachód, wschód słońca. Z reguły wstaję rano około 4:30. Trzeba też powiedzieć, że tutaj wychodząc na twoją plażę i masz i wschód słońca, tak, a z drugiej strony masz zachód słońca, więc to jest idealna miejscowa. Tak, to prawda. I zaczynamy od wschodu słońca, kawa i czasami jakaś gimnastyka poranna, czasami nie. I z reguły o godzinie 9:00. Bo słuchajcie, ja mieszkam tutaj sam z żoną, ale mamy tutaj również tubylców tak zwanych, którzy mieszkają w innym domu tutaj u nas na posesji i oni się zajmują tym wszystkim po prostu jak nas nie ma. Ogrodem głównie i plażą i porządkiem. A zaczynamy dzień od tego, że jedziemy o 9:00 rano z reguły zawieźć Scottiego do szkoły. Tak, Scotty to jest syn tego... mężczyzny, który zajmuje się po prostu Anatola. Chatą, jak tak, Anatola, jak ciebie tutaj nie ma i też pomaga tobie, tak, jak jesteś. Tak jest. Odwozimy do szkoły
Scottiego. Jest godzina 9 rano, czyli godzina 9 rano. Od godziny 4.30 do godziny 9 to jest kawa, poranne, gimnastyka. Medytacja poranna, relaks. I dopiero później o 9 jest szkoła. Tak jest. 9 jest szkoła, zawożę małego do szkoły, wracam do domu i z reguły jest dużo rzeczy porobienia wokół domu. Jesteśmy w trakcie remontu, także no robimy... tak, ja też widziałem, że cały czas, pomimo że Anatol tobie pomaga, to i tak ty chodzisz i jakby po pierwsze trzeba ich troszkę nakierować, tak, co mają robić, tak, no bo chyba to jest takie tu podejście, że jeżeli ty im nie powiesz, kurczę, Anatol, trzeba pomóc, tak, no to oni tak, no dobra, to może później tak zrobimy coś. Takie leniwe tak tu życie, no też się nie dziwię, no bo słuchajcie, no wstajecie, macie widok na piękny ocean i nie chce się czasem nic się nie chce robić, tym bardziej, że tu w okolicy nic nie ma i na dobrą sprawę, jak można dojść do takiego wniosku, że dobra, tak, nie zrobiłem teraz, to mogę zrobić później, albo jutro, albo pojutrze, tak, albo cokolwiek, więc no, trzeba im troszkę podpowiedzieć, co mają robić. No ale widzę sam, że masz dużo roboty, że i tu malujesz, tak, i tutaj pomagasz ogarniać jakieś rzeczy i w domu, i poza domem. Tak. Tak, także to na pewno. Są też dni o tygodnie czasem, że się nie ruszam stąd w ogóle, że po prostu siedzimy w domu i to wtedy Anatol sobie sam zawodzi małego i ja tak, że tak powiem, daję mu tylko kartkę na zakupy, żeby zrobił zakupy żywieniowe i siedzimy po prostu, nie wiem, tydzień, dwa, trzy w domu. I no bo tu jest nie takie, stąd nigdzie. No nie ukrywajmy, siedzimy w tak pięknym miejscu i tutaj dla osoby, która jakby cieszy się naturą. Tak, bo to ja jest jestem idealne też miejsce. Osobą, która właśnie bardzo lubi naturę, która... ja wolę spędzać czas w naturze. No bo tu więcej nic nie ma, nawet jadąc do miasta, w tym mieście to nie jest miasto, to nie jest powiedzmy Sydney, gdzie mieszkasz, czy tam mieszkałeś od 25 lat. Z czego jestem bardzo dumny, nie mamy ani jednego fast fooda typu KFC, McDonald's. To jest też ciekawe, tak, w ogóle nie ma nic. Starbucks, w ogóle tu nie ma takich... Nie ma takich rzeczy, nie? Jedzenie jest bardzo zdrowe, żywność jest ekologiczna. Tak. Żywność jest ekologiczna, właśnie wszystko jest organiczne, bo nikt nie używa żadnych nawozów, wszystko jest tu po prostu daleko i drogie i nikt by tego nawet nie kupił. I tak, żywność jest po prostu też super, nie? A takie pytanie dla takiego przeciętnego Polaka, który chciałby tutaj przyjechać, zamieszkać. Nie mówię tutaj o posiadaniu swojej nieruchomości, tylko chciałbyś sobie powiedzmy tutaj przyjechać na parę miesięcy, z jakimi człowiek musi się liczyć kosztami, jeżeli chodzi o na przykład wynajem czegoś, plus takie, można powiedzieć, skromne życie, że sobie będziesz jadł, nie wiem, owoce, warzywa z rynku, okay, plus jakieś mięso, żeby przyjechać i na parę miesięcy sobie tutaj powiedzmy pomieszkać. Słuchaj, no to też zależy od tego, co chcesz wynająć. Jak sam wiesz, wachlarz jest duży, nie? Możesz wynająć mały pokój gdzieś tam, to wtedy to będzie taniej, a możesz wynająć ogromny dom i to wtedy wiadomo, będzie drożej. Ale tak myślę, że takie średnie, myślę, że około 2000 dolarów australijskich, czyli razy 3 do złotówki, mniej więcej. No, czyli najtaniej... 6 tysięcy złotych. Tak. Myślę, ale... że to może powinno starczyć. Tak, też nie wliczajmy do żadnego biletu. Po prostu takie zwykłe, skromne życie tutaj sobie na Vanuatu. I czy według ciebie tutaj jest bezpiecznie? Bo jak ja zauważyłem, to tutaj ludzie są bardzo, bardzo sympatyczni i ciężko zwrócić uwagę na jakieś rzeczy, które by niepokoiły na przykład. No właśnie, nie ma. Ja mówię, w całej tej sytuacji jestem tu już kilka lat i miałem raz tylko spinę z kimś i zupełnie niepotrzebną tak naprawdę. Nie zdarzyło nam się nigdy, sam widzisz, mi domu nie zamykamy, nawet nie... Wszystko, ten, wszystko otwarte, jest otwarte cały czas, całą tak, noc i tu, niczym, tu nikogo nie ma, to sami sąsiedzi się wszyscy znają tu. No ja też zauważyłem dzisiaj, idąc przez miasto, musiałem chyba odpowiedzieć ze 300 razy wszystkim cześć dzisiaj. I już mówię, tak, kurczę. Ludzie są sympatyczni, bardzo sympatyczni, mówię. Mi się wydaje, że przez to, iż wyspa nie jest w żaden sposób skomercjalizowana, tak, i najprawdopodobniej przez długi, długi czas nie będzie, bo jest za daleko, tak, bliskich jakichś takich destynacji, skąd ludzie, tak, mogliby przyjeżdżać. A jakie jest podejście według ciebie mieszkańców do ekspatów, do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają i się osiedlają? Bardzo są, bardzo życzliwe, nie? Myślę, że lokalnie bardzo, wiesz, lubią i ta została taka symbioza, że jeden drugiemu sobie po prostu pomaga.
i Piotrek. No i też pewnego rodzaju pewnie pomoc, no bo tak jak zobacz, tak. Ty tutaj mieszkasz, masz swój dom i pomagasz całej rodzinie, która tak. mieszka tutaj u ciebie, można tak. powiedzieć. Dajesz im mieszkanie, tak. dajesz im dom, tak. pomagasz im. Prąd, wodę, rachunki za nich. Zawozisz syna do szkoły. Na dobrą tak. sprawę nie musiałbyś takich rzeczy robić. Nie. Ale ty też masz chyba takie podejście bardzo... Tak. Fajne, że przyjeżdżasz tutaj żyć, a nie przyjeżdżasz na tak, wakacje i tak, nie interesuje cię, tak. co lokalni tutaj jakby o tobie sądzą. Bo widzę, że jak ja tu jestem już od tygodnia, to jak mówisz, jest pełna symbioza, że ty im pomożesz, oni pomogą tobie, tutaj ktoś samochód zapcha, jak się zepsuje, tutaj ktoś ciebie podwiezie na pacę albo na odwrót, więc to jest fajne. I też na przykład zauważyłem, że no nie wiem, każdy każdemu pomaga, nie wiem, ktoś jedzie... Stoi osoba. Widziałeś, komuś pękła opona, stało z 30 osób przy samochodzie. Tak, i wszyscy pomagają. Ktoś gdzieś jedzie, zabiera drugą osobę. Tak. Jakby widzę, że takie jest. Dzisiaj, jak po was jechałem, to dwie babki zabrałem. Też się ucieszyłem. Więc cholera, no, bez, tak dużo bezinteresownych tak. takich po prostu gestów, że a pomogę komuś tak. I jakby na dobrą sprawę nic się nie stanie. A jeszcze mówiliśmy o tym, jak wygląda twój dzień tutaj. A jak wyglądał twój dzień, jak mieszkałeś w Australii? A zupełnie inaczej, słuchaj. Dużo pracy? Dużo pracy. Dużo nie, stresu? Dużo pracy, dużo stresu. Stresu może jakoś ze stresem, ja staram się być odporny. Ze stresem jakoś sobie radzę. Natomiast po prostu za dużo pracy i przyszedł do mnie taki moment, że ja mam prawie 50 lat, nie? I mówię, kurde, zostało może z 20 na maksa, a nie 30. I chciałbyś odpocząć. Chciałbym to po prostu odpocząć. A mieszkanie też na wyspie takiej. Dużo ludzi mnie pyta, czy szykujesz sobie na emeryturę. Nie, nie szykuję sobie na emeryturę, szykuję sobie na teraz. Na bo teraz. Na emeryturze nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo może być ci szpital potrzebny, a tu to po prostu niekoniecznie, nie? Żeby mieć jakieś... Nie ma takiej... Służby zdrowia jest po prostu na bardzo kiepskim poziomie i trzeba się z tym liczyć, że czasem najbliższy szpital jest... 3,5 godziny lotu stąd. Dopiero w Australii zdanie, na przykład, no. Jeżeli jest jakaś poważna awaria z tobą. Także wszystkim znajomym zawsze powtarzam, którzy tu przyjeżdżają mnie odwiedzić, aby po prostu być bezpiecznym, zdrowym, myśleć, co się robi, nie skakać, nie wiesz, unikać jakichś kurczę niepotrzebnych sytuacji, nie? Które tak, mogą żeby... spowodować, tak, tak, że tak. znajdujesz się w szpitalu, nie? Także chill out. A myślisz, że to jest dobre miejsce na inwestycje? Bo tak, ja zwróciłem uwagę, że jeszcze jest tu wiele rzeczy, których brakuje na... Wiesz co, Piotrek, ja tobie powiem szczerze tak, że tak jak ty zauważyłem, że wiele rzeczy tutaj brakuje, większości tutaj brakuje z takich cywilizacyjnych rzeczy, ale z drugiej strony ja ci powiem tak, moje nastawienie też jest takie, że ja przyjeżdżam tutaj do domu odpocząć. Nie przyjeżdżam tutaj robić żadnego biznesu. Biznesu, no. Przyjeżdżam tu tylko odpocząć. Inni ludzie, z tego co widzę, robią biznesy, zaczynają, nie kończą z różnych powodów. Nie jest to łatwe też do ogarnięcia wszystko, tak jakby się wydawało komuś z Australii. Na pewno też na pewnie inny rynek, porównując ludzi tam w Australii, a tutaj zupełnie inni tak. odbiorcy i pewnie z tym jest ciężko. Tak. Czyli jeżeli... Czy poleciłbyś Polakom przyjazd tutaj na Vanuatu? Słuchaj, ja polecam każdemu, kto kocha naturę, kto lubi przebywać sam ze sobą. Bo chyba też tego trzeba się nauczyć, co? Tak, tak, tak. Ja akurat jestem osobą taką, że bardzo lubię być sam ze sobą, w ogóle mi nie przeszkadza brak towarzystwa, zawsze sobie znajdę coś do robienia i do tego, żeby nie być nudnym. Jak jestem z żoną, to i nawet bardziej się cieszę, bo żonę mam bardzo fajną i zawsze się super dogadujemy i wolimy razem wszędzie podróżować niż osobno. Pozdrowiłbym, ale po polsku jeszcze nie rozumiem. Rozumiem, to zrozumiem. I słuchaj, także wracając do pytania, ja myślę, że słuchaj, na pewno możliwości są, ale trzeba być przygotowanym na jakąś tam ewentualną porażkę w razie czego, tak, nie? Tak, tak. Wszystko wiesz, zależy od ciebie. Wszystko zależy, wiesz, od tego, kto na jakim etapie jest w życiu i kto chce co robić, nie? Dokładnie. Ostatnie pytanie. Czy nazwałbyś to miejsce rajem? Czy jest to taki... Dla mnie tak. Dla mnie, Piotr, na pewno, nie? Ja wiem, że ty byłeś w olbrzymiej ilości miejsc na świecie,
Dlatego bardzo mnie interesowała twoja opinia na temat Vanuatu i tak jak słyszałeś wczoraj, się trochę pytałem, co myślisz o plaży, co myślisz o tym, czy jest czysto, czy jest to i tamto. Bo chciałem znać twoją opinię właśnie kogoś, kto zawodowca, nie? Kto zwiedził. Wiesz co, to też zależy pewnie od podejścia, bo jeden stwierdzi, że woli spędzać czas w mieście. Ja też dla mnie słowo raj to jest takie trochę podchwytliwe pytanie, bo moim zdaniem słowo raj jest takim troszkę utopijnym słowem, bo nie ma czegoś takiego. Bo moim zdaniem nawet jeżeli pojedziesz w najpiękniejsze miejsce, to i tak zawsze będą się tworzyć problemy, które tutaj są lokalne. Czy problemy z pieniędzmi, czy problemy z mieszkańcami. Możesz siedzieć w pięknym miejscu, ale mieć na przykład naprawdę kiepskich sąsiadów, którzy będą za wszelką cenę sprawiali, że no nie będzie ci się żyło dobrze, pomimo iż miejsce może być idealne. Tak. Możesz mieć naprawdę sporo pieniędzy, ale możesz mieć problemy zdrowotne, więc to słowo raj to jest taki, zawsze gdzieś tam lubię sobie powiedzieć tak, dokładnie, w cudzysłowie, bo to jest, no nie wiem, ja dla mnie nie ma czegoś takiego jak słowo raj, bo mówię, to ile byś nie miał pieniędzy, zawsze pewnie będzie brakowało i zawsze będzie coś nie tak, bo te problemy gdzieś tam lokalne się będą tworzyły. Czy tu pogoda może nie sprzyjać, czy mogą być cyklony, czy może być cokolwiek. W każdym miejscu na świecie będzie inaczej. No ale jakby na dobrą sprawę stwierdzić, że można takie słowo gdzieś tam sklasyfikować, to miejsce by tak się wydawało, bo w żaden sposób nie jest skomercjalizowane, nie będzie skomercjalizowane. Pewnie nie jest najtańsze też dla wszystkich ludzi, którzy by chcieli tutaj, nie wiem, spędzać swój czas, ale myślę, że mając... Dojazd z Polski jest po prostu katastrofa. Bardzo skomplikowany. 24 godziny do Australii plus 3,5 godziny, to masz 30 godzin. Ale uwierz mi, że nie da się zrobić, nie? Bo jak ja sprawdzałem takie połączenia teraz, żeby cokolwiek zrobić, no to wychodziło mi koło godzin 60 z reguły, bo często jest tak, że nawet jak polecisz do tej Australii, to często w te 24 godziny się nie zmieści, zrobisz 28, zrobisz 30, trzeba poczekać. Czasami jest takie duże zmęczenie, że trzeba jeszcze na przykład wziąć nockę w Australii i nie zawsze też jest odpowiedni lot tutaj na Vanuatu, więc się okazuje, że masz dwa dni w plecy na przykład, tak, plus jeszcze strefa czasowa jest na plus, więc automatycznie ucieka tobie kolejne 10 godzin z Polską, więc przyjeżdżasz tutaj i masz 3 dni praktycznie w plecy. No ale nic, myślę, że to pytanie o tym raju to była puenta i podsumowanie tego miejsca. Mam nadzieję, że wam widzom spodobało się Vanuatu, bo dla mnie jest to naprawdę piękne miejsce. Chciałem podziękować Marcinowi, że mogłem tutaj przyjechać, bo jestem na zaproszenie zawsze tego... Zawsze oglądam Piotrka, proszę oglądać, wspierać Piotrka. Patronite, chłopak odpierdala naprawdę strasznie ciężką robotę i jak to widać, tak jak on tu se tydzień posiedział, słuchajcie, to planowanie biletów, to skręcanie tego wszystkiego, nagrywanie, chodzenie, szukanie, wymyślanie, to naprawdę cały dzień mu, kurczę, schodzi na to jak normalna, ciężka robota, także proszę. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że wywiad się podobał. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, moi drodzy. Zostawcie łapkę do góry, komentarz, subskrypcję. Może kiedyś przyjdziecie do Vanuatu. Zapraszamy, Zion Vanuatu. Może jakiś tu Marcin wam co nieco kiedyś pokaże. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego dnia. Hej.